Dokładnie za 2 miesiące, tędy, będziemy wjeżdżać na nowy wiadukt na granicy Piastowa i Pruszkowa nad linią kolejową. A jak wygląda jego budowa teraz, we wrześniu? O tym w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, Krzysztof mam wzdłuż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Znajdujemy się w Piastowie, tam dalej jest przystanek kolejowy i przekręcamy się w drugą stronę, aby zobaczyć, co tam się dzieje w Pruszkowie. Bo w Pruszkowie, a właściwie na granicy Pruszkowa i Piastowa, powstaje nowy wiadukt w tymże miejscu. Wygląda on okazjonalnie, bo jest podwieszany, w ostatnim czasie były montowane tutaj przęsła. Teraz już są montowane też haki, bezpośrednio na których jest to wszystko zamontowane i podwieszane. Sam wiadukt, jak widzicie, znajduje się w tym miejscu. Nie jest on po części na granicy Piastowa i Pruszkowa. Będzie łączyć ulicę Grunwaldzką z ulicą Warsztatową, Broniewskiego, Warszawską i Skrajną. W ten sposób będzie można przejechać z jednej na drugą stronę linii kolejowej, a w przeszłości tutaj kiedyś był już przejazd kolejowy, ale został zlikwidowany. Co ważne, na dole jest 5 torów, z czego jeden jest nieużytkowany. Natomiast po tych 4 torach pozostałych, jak widzicie, pociągi cały czas jeżdżą. 2 tory są dla ruchu dalekobieżnego, żeby dojechać do CMK, natomiast 2 pozostałe tory są dla ruchu aglomeracyjnego i podmiejskiego, aby po prostu pociągi podmiejskie mogły tutaj funkcjonować niezależnie od pociągów dalekobieżnych, dzięki czemu jest tutaj duża przepustowość, a przynajmniej może być duża przepustowość na jednej i drugiej linii kolejowej. Sam wiadukt, jak widzicie, powstaje. I w ostatnim czasie, kiedy był ostatni film, trwały prace przy podnoszeniu nowych elementów, dźwigarów, i one były realizowane, montowane właśnie w nocy. Kiedy zostały zamontowane w nocy, to teraz przyszedł element na montaż wszystkich wieszaków i w całość, żeby po prostu cała konstrukcja sama się unosiła, a nie była potrzebne podpory tymczasowe w miejscu starych ekranów akustycznych. To wszystko jest aktualnie montowane, scalane w jedną całość, jest płyta betonowana. Natomiast sama konstrukcja, która była podnoszona wtedy, ważyła 80 ton i była podnoszona właśnie w nocy. Sama nowa konstrukcja na całej długości będzie mieć 289 metrów długości, około 12 metrów szerokości, po jednym pasie w każdym kierunku będzie chodnik i droga rowerowa, jak i również ważne jest to, że będzie oświetlenie LED-owe, czy to, że na wiadukt będzie można się dostać dla pieszych za pomocą zarówno pochylni, jak i również za pomocą wind i schodów po jednej i po drugiej stronie linii kolejowej. Dalej, jak widzicie, ładne rejony Pruszkowa, bo po tej stronie Piastów jest po drugiej stronie. Co ważne, te tereny będą miały teraz możliwość dojechania do nowego wiaduktu, ale... No właśnie, niestety zawsze jest jakieś ale. Część ulicy jest aktualnie przebudowana, ulica Skrajna, z której będzie wylot na wprost z nowego wiaduktu. Będzie cały czas na razie jeszcze nieprzejezdna, jeżeli chodzi o wszystkie pojazdy samochodowe, bo nie jest asfaltowana i ogólnie przebudowana w ramach tej inwestycji do ulicy Dąbrowej. No, bohater wolności, na razie będziemy musieli poczekać, aż to faktycznie się zakończy i to będzie możliwość przejazdu dalej prosto. Więc też nie wiem, kiedy to się wydarzy, najprawdopodobniej nie w najbliższym czasie, bo mieszkańcy też raczej nie będą zachwyceni, żeby coś takiego miało powstać w tym miejscu. Sam wiadukt, jak widzicie, już powstaje, właściwie większość jego elementów konstrukcyjnych już jest na miejscu. No, biorąc pod uwagę, że budowa ma się zakończyć w październiku tego roku, a najpóźniej wszystkie prace mają się zakończyć pod koniec tego roku, przejezdność ma być na październik, no to już tego czasu zostało im niedużo. Czy im się uda? Miejmy nadzieję, ale szczerze powiedziawszy sądzę, że raczej wszystkie prace się zakończą pod koniec roku. Pochylnie są już po jednej i po drugiej stronie. Połączenie z aktualnym układem drogowym po jednej stronie jest aktualnie przebudowane przez miasto, a po drugiej stronie na razie się jeszcze nic nie dzieje. Druga strona, czyli ta, od strony południowej, ulica Grunwaldzka, dalej się ciągnie do Alei Tysiąclecia, skąd jest wjazd bezpośrednio w Aleje Jezuńskie. I tutaj nie miałbym problemów, gdyby nie to, że ten wyjazd jest dobry, ale tylko w jedną stronę. A sama ulica Grunwaldzka nie jest w najlepszym stanie, jeżeli chodzi o jakość
asfaltu. No, pomijając to, że on jest w kiepskim stanie, no to trzeba pamiętać, że wyjazd jest dobry, bo wyjeżdża się bezpośrednio w Aleje Tysiąclecia, a następnie trzeba skręcić w lewo lub w prawo w Aleje Jezuimskie. Natomiast z drugą stronę nie ma wjazdu z Aleje Tysiąclecia w ulicę Grunwaldzką, zjeżdżając z Alei Jezuimskich, co jest na minus, bo na aktualny wiadukt właściwie nie będzie dało się wjechać. Chyba że wiadukt jest typowo dla ruchu lokalnego, ale ten takowy też może mieć problem z wjazdem w ten rejon. Więc tamte skrzyżowanie musi być przebudowane, by była możliwość tutaj wjazdu. Kiedy to się stanie, też na razie niestety nie wiemy. Pewnie będziemy musieli chwilę poczekać, aż faktycznie jakieś prace większe przy tym będą powstawać. Także taka ciekawostka, jeżeli chodzi o pozostały układ drogowy. Tymczasem może już przejdźmy do samego wiaduktu i do prac, które tutaj się aktualnie realizują. Nie ma przejazdu teraz aktualnie w okolicy przez ulicę Warszawską, przez ulicę Brunieckiego po drugiej stronie Trowiska. No i tutaj nie ma przejazdu przez ulicę Bohaterów Warszawy, czy sama ulica Grunwaldzka jest trochę poodcinana. Dojazd do posesji, choć jest pozostawiony, to na pewno nie jest łatwy, natomiast sama pochylnia w tym miejscu powstaje. Też również drogi dojazdowe do różnych posesji w okolicy powstają w tym samym czasie, no bo wiadomo, że to musiało się całkowicie zmienić względem poprzedniego układu drogowego. Trzeba zapewnić dojazd do posesji drogami dojazdowymi po prostu w okolicy nowego wiaduktu, przez który się nie da przejechać. Tutaj powstają pochylnie po jednej i po drugiej stronie. Jak widzicie, pochylnie nie są jeszcze na docelowej wysokości wiaduktu, więc tu trzeba trochę jeszcze tego podsypać, wybudować do góry. Natomiast sama konstrukcja nie jest już mniej więcej łączona w jedną całość. Są już zamontowane wieszaki, jak widzicie, po jednej i po drugiej stronie, dzięki którym na nowych podporach jest to wszystko utrzymywane, choć cały czas, jak zobaczycie na tych ujęciach, są jeszcze tymczasowe podpory, które oczywiście będą zdemontowane dopiero, kiedy wszystko będzie zabetonowane i połączone w jedną całość i kiedy już faktycznie płyta denna będzie jedna. Wtedy tymczasowe podpory będą mogły być zdemontowane i ruch samochodowy wtedy już będzie jeździć normalnie po całej konstrukcji, tak jak była przeznaczona i tak jak to ładnie ona tutaj w tym miejscu wygląda. Więc do tego jeszcze musimy poczekać. Same klatki schodowe są po jednej i po drugiej stronie ulicy, właściwie po jednej i po drugiej stronie nowej linii linii kolejowej w tym miejscu. Natomiast jak widzicie, tutaj klatka schodowa już jest, pomiędzy schodami będzie się znajdować winda i od ulicy Juliana Tuwima w tym miejscu będzie właśnie można wejść. Także taka ciekawostka, od tej strony będą też wejścia, właśnie niekoniecznie też po pochylniach, tylko właśnie również od samych ulic przy linii kolejowej. Dalej, jak widzicie, konstrukcja mniej więcej już jest scalana w jedną całość. To się łączy, to jest betonowane, to się łączy w jedną całość i kolejna pochylnia już trochę jest w lepszym stanie, to faktycznie można powiedzieć, że mniej więcej jest na docelowej wysokości wszystko już wysypane. Druga klatka schodowa w tym miejscu od ulicy Warszawskiej również się znajduje i po tych dwóch klatkach schodowych aktualnie pracownicy budowy mogą dostawać się na wiadukt bądź przechodzić z jednej na drugą stronę linii kolejowej, bo przechodzenie w tym miejscu przez tory jest raczej mocno niebezpieczne, biorąc pod uwagę, z jaką prędkością w tym miejscu pociągi jeżdżą. Co ważne i co ciekawe, cała konstrukcja oczywiście jest podwieszona właśnie w tym miejscu. Wieszaki się są zamontowane na samych podporach. Całkiem ciekawie to wygląda. No i taki wiadukt dosyć nietypowy, jak na okolice podwieszonych wiaduktów w okolicy Warszawy. Nad liniami kolejowymi raczej zbyt dużo nie ma. Dzięki takiej technologii, jaka tutaj została zastosowana, ruch kolejowy w tym miejscu właściwie nie był wstrzymywany na żaden moment w trakcie całej budowy. Przynajmniej aktualnie, raczej to się już nie zmieni. Pociągi cały czas mogły przejeżdżać z prędkością odpowiednią w tym miejscu, natomiast co ważne, jedyne wyłączenie, jakie było, to było wyłączenie nocne napięcia, kiedy były montowane dźwigary. Pomijając te elementy, no to wszystkie prace były wykonywane w przerwie nocnej, tak aby pociągi mogły cały czas tutaj kursować, więc właściwie wiadukt bezinwazyjnie wszedł, jeżeli chodzi o ruch kolejowy, co jest oczywiście na duży plus. Druga pochylnia, jak widzicie, ma już wbetonowaną górną stronę, górną płytę denną, znaczy nie płytę denną, tylko górny stop, na którym będzie już posadzony bezpośrednio nowy asfalt. No i dalej oczywiście jest nowy układ drogowy w tym miejscu w postaci ronda. Tutaj macie wyjazd w prawo, bo jest w ulicę Skrajną. Tutaj jest w nową ulicę Brunieckiego wyjazd w prawo. Następnie jest kolejny zjazd już bezpośrednio na nowy wiadukt tutaj w prawo, czyli w kierunku ulicy Grunwaldzkiej. No i kolejno lecąc mamy wyjazd w tym miejscu w ulicę
warszawską. Co ważne i co trzeba powiedzieć też, to jest to, że na nie wszystkich zejściach z ronda są wszędzie przejście dla pieszych i przejazdy towarowe oraz to, że brakuje przejazdu rowerowego w tym miejscu na samym końcu inwestycji. Przejazd rowerowy, ogólnie ciąg pieszy rowerowy jest po prawej stronie ulicy, a przejścia i przejazdu w tym miejscu na czynnicy nie będzie, co jest na minus i w ten sposób cała inwestycja jest niekompletna i niewspółmierna, znaczy po prostu mamy dwie różne części rowerowe, tutaj nie są jakkolwiek połączone i nie ma bezpiecznego i legalnego miejsca na przecięcie tego problemu. Co jest na minus, a dałoby się to związać po prostu budując drogę rowerową po drugiej stronie ulicy, co nie zostało uczynione w tym miejscu w projekcie. Dalej ulica nowa będzie mieć przebieg, wcześniej Broniewskiego się kręciła lewo, prawo, prawo, lewo. Teraz ulica Broniewskiego do Warsztatowej została wyprostowana, jak widzicie w tym miejscu. Pojawiły się tutaj nowe przystanki autobusowe, nowa ścieżka rowerowa wzdłuż całej inwestycji, nowe chodniki i ogólnie cały nowy układ drogowy w okolicy. To jest realizowane przez miasto w tym miejscu, całkiem ciekawe to wygląda, nie będę ukrywać, że nie. No i na pewno dużą, lepszą przejezdność będzie można tutaj zachować bez konieczności dużej ilości zakrętów, więc w sumie też samochody będą mogły lepiej i sprawniej tędy przejechać, co jest oczywiście na duży plus. Aktualnie przejezdność przez nową ulicę przez Tatą jest ograniczona, więc to też jest na minus. Ale wiadomo, że trzeba się przygotować na większe prace budowlane i po prostu przeżyć to, bo później zawsze powinno być już tylko i wyłącznie lepiej. Także jak widzicie, tutaj macie stary układ, stary przejazd, stara ulica skręcała w prawo, następnie skręcała w lewo, później znowu w prawo, w lewo i tak się kręciła tutaj po okolicy. Teraz nowy przejazd to jest po prostu jeden zakręt w prawo po lekkim łuku i następnie skręca, znaczy i następnie do tego jedzie prosto do nowego układu drogowego przy wiadukcie, czyli po prostu do nowego ronda. Tutaj też mamy już pierwszą warstwę asfaltu, nowe ścieżki rowerowe w niektórych miejscach już są całkowicie gotowe, w niektórych tak połowicznie, prace przy nich trwają, nowe chodniki mniej więcej wszędzie, gdzie już mogły być, to już się pojawiły i piesi, jak to piesi na takich tego typu budowach, nie w centrum miast, po prostu chodzą gdzie chcą i wszystko zwiedzają, jakby mogli wejść. Także taka ciekawostka, przystanki już nawet mają symbole, właściwie znaki, że to są przystanki autobusowe, więc taka ciekawostka, że faktycznie tu już zaczyna się wszystko łączyć w jedną całość. No i tak mniej więcej wygląda ta cała inwestycja w tymże miejscu. Prace trwają, wiadukt niedługo ma być oddany do użytku, trochę tego zostało. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Ponownie tutaj pojawię się oczywiście w kolejnym miesiącu, bo ten film miał się pojawić w sierpniu, więc pojawię się tutaj oczywiście w październiku i zobaczymy, czy faktycznie budowę uda się zakończyć. Jeżeli budowa się nie zakończy przed 15 października, to się pojawi oczywiście w późniejszej części miesiąca, aby po prostu zobaczyć jak najpóźniej, czy udało im się to wszystko zrealizować do października. Także taka ciekawostka. Natomiast w okolicy powstają też inne inwestycje, o których niedługo będę mówić. Jest na przykład taki jeden też wiadukt, który powstał już ładne ponad 10 lat temu i cały czas jest nieużytkowany w Ursusie wzdłuż obwodnicy. Wiadukt bez dojazdu, tak zwany, o nim też przygotowuję materiał, bo trochę więcej informacji ostatnio udało mi się uzyskać, że jednak może niedługo w końcu jakieś prace budowlane przy nim się rozpoczną. Także o nim też niedługo będę więcej mówić. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Niedługo w najbliższych dniach będzie film o Rokitnie, gdzie już aktualnie przystanek kolejowy jest oddany do użytku, jak i również o tym, co tam się dzieje przy budowie drugiego toru Wukatki i tramwaju na Kasprzaka na przykład, czy tam inwestycji na Odolanach, których też jest pełno. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tramwaj do Wilanowa poczeka trochę sobie jeszcze na drugą część raczej miesiąca. Do zobaczenia. Cześć!